Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Syla na co dzień i witam was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie, a dzisiaj mam dla was haul z Primarka i Dilby. Cicho lukam przez drzwi, za oknem prawie świt. Słuchajcie, byłam na dużych zakupach razem z Natką i serio kupiłam dużo rzeczy. Jak widzicie tutaj za mną naprawdę jest ich całkiem sporo. I myślę, że zacznę od Primarka ogólnie, a potem przejdziemy do Dillsa. Pierwsza rzecz w Primarku, którą kupiłam, to jest taka tablica do planowania tygodnia i mogę sobie dawać magnesiki, jak będę myśleć, że fajnie sobie postąpiłam tego dnia. Więc to jest takie coś bardzo fajnego. Tutaj mam jeszcze inne magnesiki. Jacie, ile magnesików mam? No, przyda mi się do organizacji. I ta tablica kosztowała 17 zł. Kolejna rzecz to są takie gumki. One kosztują 6 zł za taki wielki pęk i ja je bardzo lubię. Są takie cienkie, ale mocne, więc kupuję je raz na jakiś czas. Jak mi się zepsują, to kupuję nawet. Tak raz na pół roku sobie robię update tych gumek. Pierwsza emotka na dziś, ta tutaj. Kolejna rzecz to są dwa peelingi i one były na przecenie po 9 zł. Jedna jest brzoskwinkowa, a druga jest kokosowa. Więc sobie dzisiaj zrobię peeling, bo jak robię mój samoopalacz, no to po pewnym czasie muszę go zeskrobać, żeby nałożyć na świeżo. Kolejna rzecz to są te kolczyki srebrne, które już widzieliście pewnie u mnie na holach kilka razy. One też kosztują 6 zł za tyle sztuk, bo ich też robię update raz na jakiś czas, dlatego że no one czasem są na przykład trochę rdzewieją, albo nawet je gubię trochę, więc ja takie kupuję. Lubię je, bo lubię je nosić, więc możecie mnie zobaczyć w nich prawie zawsze. Teraz jakiemu? Mam bardzo podobne, właśnie dlatego, że tych już nie mam. Kolejna rzecz to są dwa opakowania wsówek, każdy z nich po 6 zł. Jedne czarne, drugie brązowe. No i kiedy ja sobie robię te moje kucyki i ogólnie fryzury różne, no to często podpinam wsówkami, żeby mi nic nie odpadło, więc potrzebuję dużo wsówek. Kolejna rzecz, dostałam z wieszakiem, tak? To są takie spodenki i one są na maksa wygodne, w sensie mam podobne fioletowe, więc wiem, że te też będą spoko i one kosztują 34 zł. Ja mam rozmiar S i bardzo się cieszę, bo wiem, że na wakacje to będą naprawdę fajne i można w nich też nawet spać, albo można w nich sobie po prostu chodzić po domu. Bardzo fajne, takie domowe, ale nie tylko, ale ja głównie używam w domu, muszę przyznać. Ostatnie dwie rzeczy z Primarka to są takie dwa topy. Jeden jest w takim zielonym, oliwkowym kolorze, a drugi jest w takim szarym. One są fajne, dlatego że one mają pod spodem taką dodatkową, wiecie, podszewkę, więc można nosić bez stanika oczywiście. One kosztują po 15 zł za sztukę. No i mam już czarny i biały i uwielbiam je, one są na maksa wygodne, więc mam kolejne dwie sztuki. Druga dzisiejsza emotka to ta. I przechodzimy do Dillsa, którym trochę zaszalełyśmy z Natką. Muszę przyznać, 260 zł wydałyśmy. Chciałam wyciągnąć kilka rzeczy na dole, bo to są rzeczy, które nie mogę wyzywać też czasem, ale resztę wam pokażę. Więc pierwsza rzecz jest dosyć zabawna w sumie, ale nie do końca, bo potrzebna. A mianowicie kosze na śmieci. Kupiłyśmy 5, tutaj na dole zostały 2, ale 5 koszów pod umywalkę, żeby było, bo wiecie, trzeba segregować śmieci i tak dalej. Więc są odpady zmieszane, jest szkło. To jest odpady zmieszane, papier, plastik, bio i szkło, więc na wszystko jest osobny śmietniczek, taki mały. I jak już właśnie jestem przy tym, to kupiłam też worki na śmieci. Tu są akurat 4, bo nie ma czarnych, czyli zmieszanych, więc one będą tutaj do tych pudełek idealnie pasować, bo one są małe. No i my dostajemy resztę worków takich dużych od gminy, które już idą tam do tych dużych worków, więc to trzeba jakoś wykminić, żeby to mądrze robić. Śmietniki kosztowały po 20 zł za sztukę. A, to może dlatego tyle zapłaciłyśmy, bo 100 zł poszło na same śmietniki. Worki na śmieci kosztowały dychę. Kolejna rzecz, którą kupuję często w Dillsie, to są smakołyki dla moich psów, dlatego że one są serio całkiem spoko jakości, w sensie skład mają dobry i to się nie zdarza często przy takiej cenie, bo one kosztowały po 6 zł za sztukę, więc mamy tutaj kaczuszkę, kaczuszkę, kurczaczka, kurczaczka i kaczuszkę jeszcze raz. Psy bardzo lubią te smakołyki i no fajnie, że jest coś, to też coś takiego, wiecie, fajnego, bo na przykład wiecie, patrzcie, te mają 65% kaczki i potem jakieś coś z rybą jest 25%, więc serio jest całkiem spoko skład. Kolejna rzecz to chusteczki do czyszczenia różnych powierzchni, czyli to jest akurat toilet lub bathroom. Serio? No ale to i tak fajnie, bo pachnie jabłuszkiem. Ja muszę se sztachnąć się. Oh yeah! 5 zł, ale pachnie jabłuszkiem, jak kocham zapach jabłuszka, naprawdę. 5 zł, więc spoko. Kolejna rzecz to jest, to Natka akurat wzięła, sos serowy do różnych, wiecie, przekąsek. Tak, to jest taki dip, że wiecie, mamy dzisiaj plan, żeby sobie właśnie podgrzać
to i tak sobie wcinać przy oglądaniu filmu. I to kosztowało 8 zł, więc fajnie, jak to taki duży słoik, bo myślę, że wszystkie się najem, bo dzisiaj jeszcze do nas koleżanka przychodzi jedna. Kolejna rzecz, to słuchajcie, to jest śmieszny haul w ogóle, dużo rzeczy różnych. Ale jest to Colino i on jest o zapachu pomarańczowym. I z tego co pamiętam 15 zł? 15 zł kosztował. Szczechnęłam się w sklepie tym, a jeszcze pomarańczowego nigdy nie miałam, więc jest to ciekawe, a jest całkiem spory, więc o tyle. 72 prania, bo to mi starczy ma rok. Mam dużo ubrań, po prostu. Przechodzimy do kolejnego wora. I słuchajcie, za każdym razem jak idę do Dillza, to kupuję Pop-Tarts. 12 zł kosztują, jest 8 tych plasterków Pop-Tartsów i one są świetną przekąską, świetnym śniadaniem. Naprawdę je lubię, jak chcę coś słodkiego zjeść, to je wrzucam do tostera i... Szkoda tylko, że w Dillzie jest tylko jeden rodzaj. Bo fajnie by była duża rozbieżność smaków i tak dalej, a są tylko te. Kolejna rzecz to też natki granola. 4,50 do śniadanka. Fajnie jest. Marvel, to nie jest dla ciebie tutaj. Dzisiaj na obiad sobie kupiłam fasolkę po brytyjsku. Ja lubię ją. W sensie w sosie pomidorowym. Ona jest spoko. 4,50 za obiad cały. Teraz sobie zrobię, jak skończę ten film nagrywać. Kolejna rzecz to taka paka knopersów. Ich jest tutaj 10 i one były za 10 zł, więc no naprawdę fajnie, bo za złotówkę wychodzi. Kupiłam też dwa pesto, bo one były po 5 zł, a ja ostatnio dużo pesto jem. Słodyczy. Pierwsze z nich to te ciastka Milky, które się tak rozpływają w środku. One są przepyszne. 6 zł kosztowały, więc z tego co pamiętam, to w ogóle jak je widzę zawsze w Żabce, to one kosztują jakąś dychę czy coś, więc w Dillzie naprawdę fajnie to wygląda. No i one są przepyszne. Kolejna rzecz to są ciastka M&M's. Jeszcze ich nie jadłam nigdy, więc jestem ciekawa. I one kosztowały 7 zł. I to! Czokopałki. To będzie fajne. Kosztowały 5 zł, a ja pamiętam jak właśnie Beskidzkie wypuszczały tą serię czekoladową, to wszystkie rzeczy z tego były pyszne, więc jestem ciekawa jak to smakuje, bo ja je kiedyś jadłam, ale nie pamiętam, ale wiem, że były dobre. I trzecia i ostatnia emotka to ta tutaj i przypominam wam, że jeśli skomentujecie moje najnowsze zdjęcie na Instagramie tymi trzema emotkami, które ukryłam dzisiaj w filmie, to macie szansę zgadnąć coś z mojego sklepu YSWR. I ostatnia rzecz to też natki, ona to zobaczyła i oszalała, to są herbatniczki Milky Way, więc też ciekawe jak to będzie smakowało. To kosztowało 7 zł, ale to jest jakaś nowość, nigdy tego nie jadłyśmy, więc wypróbujemy, no cóż. Ale w każdym razie to tyle jeśli chodzi o dziś, mam nadzieję, że wam się podobało. A my widzimy się w filmie jutro o 18 jak każdego dnia, więc pa, pa, pa. Cicho lukam przez drzwi, za oknem prawie świt, widzę cię na balkonie. Myślimy, bo...